Marcin Strzegla, portal Vice Sport. Jesteśmy po ważeniu przed galą TFL 17. Marcin, duże oczekiwania, duża presja? Jak to w ogóle wygląda? Bo jesteś w Pionkach dzisiaj. Jesteśmy w ogóle po raz pierwszy w Pionkach teraz. Tak, po raz pierwszy gala odbędzie się TFL w Pionkach. Fajnie, nowe miejsce, więc na pewno też nowi ludzie zobaczą tą organizację. Czy jest presja? Presji u mnie raczej nie ma, tak? Ja robię to, co zawsze, przygotowałem się ciężko, więc presji też jakiejś większej nie czuję. Będą jutro kibice z Radomia przyjadą? Będzie, tak. Będzie sporo kibiców z Radomia. Wiadomo, Radom to tak naprawdę tylko 30 km stąd, więc to jest chwila, moment, tak? Rzut beretem, jak to się mówi, więc będzie sporo osób. Przejechałem dzisiaj tą trasę i muszę przyznać, że jest bardzo ciekawa tutaj. Fajne miejsce, ale chyba nie o tym myślisz głównie. No nie, o miejscu raczej nie myślę, tym bardziej, że to miejsce mi jest dosyć dobrze znane, bo jest blisko po prostu. Jeśli chodzi o cięcie wagi, dużo kilogramów robiłeś? Nie, wagi ja raczej nie ścinam zbytnio dużo. Tym bardziej, że ja byłem na początku umówiony w limicie 74 kg z Wenezuelczykiem, no ale niestety tam jakiś był problem z jego przylotem, no i teraz zmienił się zawodnik i jest Brazylijczyk, więc bierzemy to, co jest, tak, i walczymy po prostu. Ale twardo patrzył w oczy, widziałem. Tak, twardo patrzył, wiadomo, każdy sobie twardo może patrzeć w oczy, tak, a wszystko weryfikuje oktagon. I na to jutro liczymy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich kibiców Fight Sport. Dziękuję bardzo. Maciej Strzegla.